Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka na forum ekonomicznym w Karpaczu zapowiedział start pilotażowego programu antysmogowego na Dolnym Śląsku. Największe szanse na uzyskanie dofinansowania mają mieć mieszkańcy gmin przygranicznych z Czechami. Uznając znaczenie tego regionu, ale również wartość stosunków dobrosąsiedzkich pomiędzy województwem dolnośląskim i krajem libereckim, zdecydowaliśmy uruchomić dedykowany program wsparcia w zakresie eliminacji zanieczyszczeń powietrza, eliminacji tych starych, przestarzałych kopciuchów właśnie na terytorium województwa dolnośląskiego. Skierowanie dodatkowych środków na ten projekt było 15, będzie o 5 więcej. Na jeszcze bardziej preferencyjnych warunkach, jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, na modernizację czy zmianę ogrzewania mogą nawet otrzymać 400 tysięcy złotych. Pilotaż jest dedykowany specjalnie dla naszego regionu. Ma być uzupełnieniem programu Czyste Powietrze, który skierowany jest do osób indywidualnych. W ciągu roku dwukrotnie zwiększyliśmy liczbę wniosków, przekraczając 4 tysiące tygodniowo. Natomiast mamy świadomość, że problem czystego powietrza nie kończy się na domach jednorodzinnych, a w szczególności w takim województwie jak województwo dolnośląskie mamy bardzo dużo tego, co my nazywamy tą taką wrażliwą tkanką, a mówiąc trochę potocznym językiem, wampiry energetyczne jeszcze z przestarzałymi, nieefektywnymi kopciuchami, w których palimy po prostu najgorszej jakości niestety paliwem, w których niestety one przeciekają jak durszlaki, więc jest tutaj dużo do zrobienia. Dolny Śląsk jest jednym z zagłębiów klastrów energetycznych. Mamy między innymi największy klaster energetyczny, zresztą też w Bogatyni, związany z produkcją energii z fotowoltaiki. Mamy klaster energetyczny także związany z energią produkowaną z wiatru, więc chcemy być jednym z tych regionów, które nadają tempo przemianom energetycznym, transformacji energetycznej w skali całego kraju. Musimy mówić o pewnej zmianie strukturalnej, która powoduje to, że powoli się z tym oswajamy. Mówimy o pewnej kontynuacji zmierzającej do określonego celu. To jest jedna rzecz. Druga, na pewno innowacje. A więc musimy być regionami, musimy być krajami innowacyjnymi, żeby sprostać tym wyzwaniom, które nas czekają. Taki gest w stosunku do naszych relacji dobrosąsiedzkich z Czechami i z krajem libereckim. To jest dodatkowe wsparcie dla gmin przygranicznych, 28 przygranicznych gmin, które będzie miało dodatkowo 10 punktów procentowych w każdej kategorii wsparcia więcej. Stąd dzisiaj w obecności marszałka Cezarego Przybylskiego, ale również hejtmana kraju libereckiego Martina Puty, ale również burmistrza Bogatyni ogłosiliśmy ten program, który dla mieszkańców będzie otwarty od początków października. Gorąco zachęcam, zależy nam na tym, żeby te pieniądze jak najszybciej zostały wykorzystane. I wiele rozmów na tematy związane między innymi z energetyką i z Zielonym Ładem. To jest jeden ze strategicznych celów, który chcemy osiągnąć jako województwo, czyli neutralność klimatyczna do 2050 roku. Cel ambitny, ale uważamy, że możliwy do zrealizowania. Oczywiście w tej chwili wiemy o trwającym sporze z Republiką Czeską na temat Bogatyni. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu administracji rządowej, ale też dzięki rozmowom tutaj transgranicznym między samorządowcami ten spór szybko się zakończy, natomiast też pamiętamy o inwestycjach. Tutaj chociażby inwestycja w elektrownię szczytowo-pompową w Młotach, jej wznowienie tak naprawdę po kilkudziesięciu latach, to jest właśnie jeden z tych elementów, które chcemy robić, aby do tej neutralności klimatycznej dążyć. Program ma wystartować w październiku i dać odpowiedź na pytanie, czy takiego rodzaju rozwiązania warto wprowadzić na terenie całego kraju. Rząd przewiduje, że uda wymienić się ponad 700 kopciuchów.